operacyjny składa się z szeregu sal. Jedną z pierwszych sal jest sala przygotowawcza. W sali przygotowawczej następuje identyfikacja pacjenta i tutaj dokonuje się również zabiegów płuć żylny, podaje się płyny, leki potrzebne do premedykacji. Sześć sal porodowych, na początku uruchomiłem cztery, no bo to też oddział medyczny też dla niemowlaczka, czyli ten taki amerykańsko-kanadyjski styl, tak, gdzie jest pokój nie tylko porodowy, znaczy nie tylko sala porodowa, ale też w razie W tutaj te pierwsze momenty ratujemy życie, jeżeli taka jest, zajdzie taka potrzeba.